Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj krótka prezentacja, co można samemu zrobić tanim kosztem w zakresie automatyki domowej. I widoczny tu na ekranie czujnik zalania z układem odcinającym zasilanie wody w domu. Tu już widzimy zmontowane urządzenie, a tutaj widoczna jest płytka gotowego, zakupionego za 5 zł układu czujnika wody. Płytka zawiera dwa rzędy ścieżek i kiedy dostanie się między nimi woda, układ wykrywa przewodność i załącza odpowiednie elementy sterujące. Zajrzyjmy do środka układu. I mamy widoczne wnętrze naszego układu na uniwersalnej płytce. Dwa elementy, czyli druga część modułu detektora wilgoci, wody i przekaźnik w układzie zatrzaskowym z dwoma cewkami ustalającymi jedno lub drugie położenie. Jest to o tyle istotne, że bardzo upraszcza nam pracę, a jednocześnie powoduje, że układ ten samoczynnie nie otworzy nam zaworu, dopóki się nie znajdziemy na miejscu i ręcznie go nie zresetujemy i nie otworzymy tego przyciskiem, który jest właśnie z przodu w tym układzie. Jeśli ktoś będzie zainteresowany schematem, no schemat jest bardzo prosty. Mogę go opublikować na profilu na Facebooku. Złącza, dwa złącza podwójne do podłączenia siłownika, który steruje zaworem, zasilanie i podłączenie układu detekcji wilgoci wody. W układzie dodatkowo jest czerwona dioda, która sygnalizuje nam zwarcie, czyli występowanie wody na czujniku. I w przycisku tutaj jest zielone podświetlenie, które wskazuje na normalny stan pracy. Tak to pokrótce wygląda. Jest to bardzo prościutki układ, jak widać. Koszt tego rzędu 10-15 zł. I za chwilę przejdziemy do testów już na żywym organizmie. Czujnik zalania mamy już zamontowany w szafie automatyki. Widzimy już, że świeci się na zielono. W tej chwili zawór mamy otwarty. I zaraz zrobimy test, gdzie płytkę czujnika, która docelowo będzie umieszczona na podłodze przy spadku do kratki ściekowej, tą płytkę zanurzymy w wodzie i zobaczymy, czy zawór, który tutaj mamy, się zamknie. W instalacji mamy zawór. Jest to zawór sterowany napięciem 9 do 24 V, stałym lub przemiennym prądem i ma parę zestyków, gdzie przy zwartych zestykach jest zawór otwarty. Kiedy zestyki zostaną sterujące rozwarte, zawór się zamyka. Jesteśmy przy zestawie i przeprowadzamy test, zanurzamy płytkę do wody. Widzimy, dioda zapaliła się czerwona i słyszymy, że zawór się zamknął. Płytkę wyjęliśmy, jest nadal mokra i w tej chwili woda ściekła, dioda zgasła. Przetrzemy tą płytkę, już jest sucha. I w tej chwili resetujemy układ. W tej chwili nie ma żadnej diody zapalonej, oznacza to, że zawór jest zamknięty, bo nie ma diody zielonej. Dioda czerwona nie pali się, bo usunęliśmy przyczynę zalania, także płytka od czujnika jest w tej chwili sucha i możemy spokojnie dokonać załączenia zaworu ręcznego, tylko i wyłącznie. Zawór nigdy nie załączy się sam, dopóki my tego nie zrobimy ręcznie. Wciskamy przycisk i słyszymy otwieranie się zaworu. Zawór się otworzył, przycisk puszczamy i układ jest gotowy do pracy. I jeszcze raz zanurzymy płytkę. Wytrzemy. Zawór jest zamknięty. I zawór otwarty. I tak to tanim kosztem zrobiliśmy czujnik zalania, zabezpieczający nas przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji. Kotłowni oczywiście. Dodatkowo do tego czujnika będzie podłączony układ załączający go w przypadku poboru wody w momencie, gdy nie ma nikogo w domu, oraz układ
sprawdzający stan napięcia zasilającego, bo układ zasilania jest buforowany też przez baterię i w momencie, kiedy poziom napięcia spadnie poniżej powiedzmy 12 czy 11,5 V, układ z automatu zamknie zawór, bo będzie oznaczało to, że są jakieś problemy z zasilaniem. Także jest to zabezpieczone na chyba wszystkie sposoby. Tak jak powiedziałem, po załączeniu się tego czujnika i zamknięciu zaworu, sam z siebie on się nie otworzy, dopóki my tego nie zrobimy ręcznie. Mogę, że zanikać napięcie, mogą być inne rzeczy, ale sam nigdy się nie otworzy. Tak jest skonstruowany układ, żeby właśnie takiego przypadku nie było. To tyle z ciekawostek i zapraszam do kolejnych filmów.